Halo. Halo. Radzę nie zdejmować tej słuchawki. W swoim obecnym położeniu byłoby to aż nazbyt nieodpowiedzialne. Słucham? Coś ty za jeden? Domyślam się, że właśnie się pan przebudził. Wspaniale. Możemy zaczynać. Skąd masz mój numer? I kim ty jesteś? Ból, który odczuwasz, wynik zatrucia alkoholowego. Nic nowego, co? No to słuchaj teraz. Sęk w tym, że w organizmie oprócz zwykłego etanolu masz również niewielką dawkę metanolu. Dalszy metabolizm i jego wchłanianie cię nie zabije. To dla ciebie dobra wiadomość. Zła jest taka, że już do końca życia możesz nie zobaczyć morza. Zobaczymy, czy potrafisz myśleć trzeźwo w chwili zagrożenia. Ukryłem na plaży fiolkę z dawką wodorowęglanu sodu. Znajdź ją, bohaterze, a ratujesz swoje oczy. A tak, prawie zapomniałem. Odpowiedzią niech będzie zagadka. Jeden błyskawiczny, drugi drzwi nam strzeże. Trzeci król wybudował, ma baszty i wieże. Kim jesteś? Dlaczego chciałeś mnie otruć? Gratuluję refleksu. Zaczynasz mi się podobać. Odpowiadaj! Spokojnie. Zachowuj energię. Przyda ci się przez najbliższy czas. Bo widzisz, metanol to nie najgorsza substancja, jaka obecnie penetruje twój organizm. W trakcie wczorajszej libacji w klubie z twoimi przyjaciółmi w jednym z drinków zaaplikowałeś sobie mieszankę wyjątkowo trującej substancji. Co? O czym ty mówisz? Wybacz, nigdy nie byłem najlepszym barmanem, choć zawsze mówili, że moje drinki zwalają z nóg. Impreza. Główka zaczyna kleić wątki, co? W każdym razie, mój magiczny Long Island i jego składowe, a także twoje organy wewnętrzne właśnie robią sobie w twoim ciele prawdziwy melanż ostateczny. Za jakieś 24 godziny stracisz przytomność i umrzesz, ówcześnie doznając kilku mało przyjemnych wstrząsów. Przestań szanić. Jesteś chory.
odbierasz, a czas przemija. Słuchaj, świrze, jeszcze dzisiaj jadę na policję. Obiecuję ci, że wsadzą cię za próbę otrucia. Słyszysz? Obserwuję cię od długiego czasu. Zając miałeś życie doczesne. Jadłeś hedonistyczny i dekadencki żywot. Obserwujesz mnie? No to pokaż się, cwaniaku. Obserwuję cię od momentu twoich narodzin, a to, co widziałem przez ostatnie lata, napawa mnie przekonaniem, że nie jest ci po drodze z życiem. Sam to powtarzałeś jak mantrę w trakcie ostatniej imprezy. Ja mam Boga na języku, a diabła w sercu. Twoje własne słowa. Nie wiem, co kombinujesz i czego ode mnie chcesz, ale wiedz, że już niebawem pójdziesz siedzieć i nie boję się ciebie. Daruj sobie, cwaniaku. Właśnie jadę do szpitala, aby mi wypokoili to gówno, które mi zaaplikowałeś. A potem prosto na policję. Żaden szpital ani policja tobie nie pomoże. Nie rozumiesz, w jakiej sytuacji się znalazłeś. Ten wasz Bóg nigdy nie nauczył was dobrze pokory. Nie chrzań mi to o Bogu. Chyba nie jesteś jakimś świrniętym mormonem. Powiedzmy, że mam z nim partię szachów do rozegrania. A wy, ludzie, stanowić będziecie pionki. Oho, no proszę, a więc jesteś diabłem. Bingo. To powiedz mi, jak jest w tym piekle? Gorąco? Są tam jakieś śpiewy, tańce i hulajce? Ty się o tym przekonasz dzisiaj, zanim księżyc zastąpi słońce na niebie. Chyba, że zrobisz, co ci każe i ocalisz swoje nędzne, cielesne życie. Diabeł, który komunikuje się przez telefon. No tego to jeszcze nie grali. Dla was ludzi to najprostsza forma komunikacji. Jesteście przykuci do telefonów jak Chrystus do krzyża. Poza tym raczej nie przywykliście do widoku istot wykraczających poza wasze prymitywne rozumowanie. Tak? A ja bym chętnie cię zobaczył i dał ci po mordzie. Zatem spójrz w lusterko. Co, niewierny Tomaszu? Zobaczyłeś? Uwierzyłeś? Teraz już wiesz, że twoje godziny są już policzone, a dokładnie zostało ci ich 6. Jeśli nie zrobisz tego, co każę, spotkamy się znowu, szybciej niż byś chciał. A zapewniam cię, że kolejne nasze spotkanie będzie bardziej emocjonujące. Dobrze. Mów, co mam robić.
Przywiodłeś mnie na mszę? Bynajmniej. Idź w stronę opuszczonego cmentarza. Znajdziesz go w zapuszczonej części na zachód od kościoła. Czyje to groby? Niemców sprzed wojny. Akurat jest najmniej istotne. Ważne jest to, co pewien SS-man zostawił obok, kiedy wycofywali się z tych terenów. Poszukaj za nagrobkiem przy drzewie. Jezu, to broń. Jezusa w to nie mieszaj. Ta broń zabija więcej wyznawców mojżeszowych niż chrystusowych. Nasz nazistowski kolega był dobry w swym fachu, przyznaję. Tak. Niemiec pozostawił nam jedną kulę do wykorzystania. Do jakiego wykorzystania? Co ja mam z tym zrobić? Zanim słońce zajdzie za morzem, złożysz mi ofiarę z wybranej przez siebie osoby. Oszalałeś? Mam kogoś zabić? Oj, nie dramatyzujmy. To po prostu uczciwa transakcja. Twoja dusza idzie do mnie, ale ciało zostawiam tobie aż do końca jego ziemskiej przydatności. Nie ma mowy. Nie zrobię tego. Chyba jakiś wkurzony rolnik. Byłoby niefortunnie, gdyby znalazł się z niemieckim lugerem w ręce. Masz czas do zmroku na zastrzelenie człowieka. Inaczej twoje życzenia śmierci spełnią się jeszcze dzisiaj.